dlaczego na przykład Mentzen i ludzie Mentzenom podobni mówią sprywatyzować lasy, sprywatyzować to, a kto to kupi, pytam się. Kto? Marian, ty kupisz? Ja kupię? Kto kupi te lasy? Za co? Tam się po prostu Nowy Jork ustawi z myckami na głowie i tam się ustawią Niemcy w kolejce po to wszystko. 1/3 Polski sprzedadzą tak po prostu. Mnie najbardziej przeraża, że na tych wiecach Tuska, no zresztą tam zwożona jest publiczność autobusami, to nie jest tajemnica, że to takie liczne tłumy są zadowolone z ustawiania się w roli Volksdeutschów. Co tu dużo gadać? Im to odpowiada. Oni są z tego zadowoleni. Powiem tak. Tusk tak upodlił część Polaków, swoich zwolenników, że oni nie mają nic przeciwko temu, żeby pełnić w Polsce rolę obozowego kapłana.